Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 68 odcinek Zarychty na Solo. Z zapowiedziami wkraczamy w ostatnią dywizję NBA. Dywizję złożoną przede wszystkim z drużyny z Teksasu. No i na dzień dobry oczywiście przedstawiciel tego stanu, czyli Dallas Mavericks. Mavericks, którzy próbują się odbudować po raz kolejny, którzy dalej się przebudowują, którzy wreszcie teoretycznie mają zawodników, którzy mogliby ich wprowadzić do playoffów. Czy tak się jednak stanie? Początki są na razie mało obiecujące. Pierwszy mecz sezonu bowiem Mavericks przegrali z Phoenix Suns po dosyć słabej grze, wielu błędach. Natomiast na plus, ja wiem, może trochę gry Doncicza, no ale do konkretnych zawodników przejdziemy, także do oceniania ich szans w tym sezonie, jak i poszczególnych spotkań w najbliższych tygodniach. Zaczynamy oczywiście od trenera, Rick Carlisle, który na tym stanowisku w Dallas jest już 780 meczów ponad, 800 meczów, no to już mamy gościa, który 10 sezonów mniej więcej jest w Dallas. No i Rick Carlisle, dokładnie sprawdziłem, to jest jego 11 sezon. Rick Carlisle to wciąż jest fachowiec jednej z najwyższych klas. To wciąż jest człowiek, który potrafi wyciągnąć wiele z zawodników, ale tak się zastanawiam, czy to nie jest już ten moment, w którym Rick Carlisle powinien udowodnić, że z tego zespołu, który ma, potrafi zrobić playoffy. Bo to zaczyna być drużyna, przynajmniej pierwszą piątką, na poziomie playoffów. Więc to jest chyba ten moment, w którym Rick Carlisle musi znowu udowodnić, że zasługuje na ten przydomek jednego z najlepszych trenerów, na jaki pracował przez wiele lat. Ma przede wszystkim teraz do zgrania ze sobą nowych dwóch graczy, Luka Doncic i DeAndre Jordan. Trzeba ich wkomponować w zespół. Doncic musi jakoś dzielić się zadaniami rozgrywania piłki razem z Dennisem Smithem Juniorem, natomiast DeAndre Jordan musi zająć miejsce dotychczas dziurawe bardzo w zespole z Dallas, czyli środek boiska. Tak? On musi zostać nowym centrem tej drużyny i dobrze się tam sprawować. Więc jeśli Carlisle to wszystko fajnie poukłada, to myślę, że mogą się włączyć do walki o playoffs. Natomiast jestem trochę sceptyczny wciąż z tego względu, że opieranie się dalej o JJ'a Barre, Devina Harrisa nie bardzo mi się podoba. Wolałbym zobaczyć więcej minut debiutanta Jalena Brunsona, który dobrze wyglądał w lidze letniej, dobrze wyglądał w preseason. Natomiast w tej chwili dostaje bardzo mało minut. I tak jak mówię, trochę mi tego brakuje o Ricka Carlisle'a, trochę więcej odwagi w stawieniu na młodych, no ale zobaczymy. Może w trakcie sezonu zmieni to wszystko i odpuści sobie granie Harrisem czy Barreą. Chociaż wiadomo, Barrea jest zawodnikiem bardzo dobrym, skutecznym. W pierwszym spotkaniu miał chyba 10 asyst przeciwko Phoenix Suns, więc dobrze się pokazał. Natomiast Barrea ma swoje wielkie mankamenty, przede wszystkim warunki fizyczne, tak? Więc tu Carlisle, mam nadzieję, że wymyśli jakiś sposób na to, żeby się z tego wykaraskać. Jeśli chodzi o ocenę, to daję Dallas Rickowi Carlisle'owi w tej chwili 4 z plusem. Normalnie dałbym mu 5, ale to są już 2 sezony bez playoffów i jakoś wcale nie pokazujące, że Dallas mogą iść dalej w górę. Patrząc dalej, mamy obwodowych. No i tutaj mamy duet w pierwszej piątce młodych graczy, czyli Dennis Smith Jr. i Luka Doncic, goście, którzy muszą się w jakiś sposób dzielić obowiązkami rozgrywającego, bo obaj będą się starali to robić. I wydaje mi się, że takim bardziej naturalnym rozgrywającym może być Doncic, bo Dennis Smith Jr. wydaje się dla mnie bardziej łowcą punktów. I tak chciałbym, żeby w tym kierunku to poszło, że to Doncic będzie odpowiedzialny za kreowanie gry, że jakoś tak naturalnie, mam wrażenie, mu to przychodzi. On też sporo grał na piłce, czy to w kadrze Słowenii, czy w Realu Madryt i bardzo, bardzo solidnie to wykorzystywał. Oczywiście Doncic ma wiele mankamentów także fizycznych, na które zwraca się już w tej chwili uwagę w NBA. Przede wszystkim brak takiej szybkości, naturalnej skoczności, w czym oczywiście będzie przegrywał z Amerykanami. Natomiast Doncic będzie nadrabiał inteligencją, sprytem, przygotowaniem taktycznym, które wyniósł oczywiście świetne z Europy, ustawianiem się, więc gdzieś będzie niwelował te mankamenty związane z fizycznością. Z kolei Dennis Smith Jr. to jest jego przeciwieństwo zupełne, jeśli chodzi o fizykę, bo Dennis Smith Jr. jest wyskakany jak cholera. Skacze jak antylopa, mam wrażenie, czasami.
To jest takie połączenie Derricka Rose'a z Russellem Westbrookiem, jeśli chodzi o eksplozję blisko kosza. Natomiast Smith Jr. ma zdecydowanie do poprawy rzut za 3 punkty, bo trafił tylko 31% w sezonie debiutanckim. I to jest dwójka graczy, wokół których nie tylko Mavericks zbudują drużynę na najbliższy sezon, ale też na najbliższe lata. Dalej mamy wymienioną wcześniej już dwójkę graczy doświadczonych, czyli JJ Barea i Devin Harris. No, obaj są już grubo po 30. Obaj też mieli swoje bardzo dobre momenty. Natomiast wydaje się, że Barea wreszcie po tylu latach dojrzał do bycia zmiennikiem na pozycji numer 1. On wykręcał w zeszłym sezonie najlepsze cyferki, jeśli chodzi o asysty w przeliczeniu na minuty. Bo tego było, już wam mówię, już sprawdzam, w międzyczasie robiąc pauzę. W przeliczeniu na 36 minut to było 9,7 asysty na spotkanie. Więc to naprawdę wybitny wynik Barei w poprzednim sezonie. I to już drugi taki z rzędu, bo jeszcze rok wcześniej było to 9,0. Więc tu Barea ewidentnie widać, w jakim kierunku się rozwija. On coraz więcej podaje, coraz więcej asystuje, więc to jest zdecydowanie na jego plus. Jeśli chodzi o Harrisa, no to on w poprzednim sezonie został przehandlowany do Denver Nuggets, ale po sezonie znowu wrócił do Dallas i tutaj znowu chce grać. Harris oczywiście zapewni solidne granie z ławki, ale to już też jest zawodnik wiekowy, to już też jest zawodnik, który najlepsze lata ma za sobą i tak jak mówię, przykro mi trochę, że będzie zabierał minutę graczom, którzy mogliby się w tym momencie rozwijać. Właśnie takiemu Jalenowi Brunsonowi, który jest na 5. miejscu w rotacji według mnie. To jest 33. pick z uczelni Villanova. Bardzo solidny sezon na uczelni, prawie 19 punktów. Ponad 40% celnych rzutów za 3. Naprawdę niezły przegląd pola, więc tu zdecydowanie chciałbym więcej minut dla Brunsona w trakcie sezonu. Tym bardziej, jeżeli okaże się, że w pewnym momencie Dallas najzwyczajniej w świecie będą tankować, tak już stracą szansę na playoffy, co jest bardzo możliwe i wtedy minuty Brunsona powinny pójść zdecydowanie w górę. Jeśli chodzi o ceny obwodowych, to tutaj daję taką trójeczkę z plusikiem małym. Dalej mamy skrzydłowych i po raz pierwszy od 20 prawie lat. Równo 20 lat, tak, od 20 lat nie mamy w pierwszej piątce Dirka Nowickiego. Wychodzić bowiem będą Harrison Barnes i Wesley Matthews. Gracze, którzy przejęli po prostu schedę już po Dirku, którzy będą sprawiali, że to granie z DeAndre Jordanem będzie miało sens, że ta luka w obronie nie będzie taka wielka jak z Nowickim. Więc to zdecydowanie jest dobry ruch, żeby w ten sposób poprzesuwać. Obaj gracze dysponują naprawdę solidnym rzutem za 3 punkty. Do tego Barnes ma umiejętność grania 1 na 1, zarówno przodem, jak i tyłem do kosza. Natomiast to nie są liderzy drużyny tacy docelowi. No Matthews to jak wiadomo, bardzo dobry obrońca i gość, który będzie strzelał za 3 punkty z rogów po odegraniach, natomiast sam nic nie wykreuje. Barnes miał być graczem, wokół którego będzie budowana drużyna, ale te dwa sezony w Dallas potwierdziły, że jest zawodnikiem bardzo dobrym, natomiast nie na tyle dobrym, żeby być określany mianem tego franchise playera. I tutaj w zależności od tego, jak się potoczy rozwój, myślę, że albo Doncic, albo Dennis Smith Jr., to jeden z nich dwóch tą łatkę dostanie dla siebie. Oczywiście dalej za Matthewsem i Barnesem trzeci w kolejce będzie do grania Dirk Nowicki, który jednak teraz ze względu na kontuzję kostki odpoczywa. Nie zagrał w pierwszym meczu i prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas go nie będzie. Ostatnie informacje jakie były to, że za około 10 dni podany będzie kolejna aktualizacja tego, co z Dirkiem, kiedy może wrócić na parkiet. Na razie żadne daty są nie są podane, ale mówi się, że minimum 2 tygodnie go nie będzie. Więc przez jakiś czas jeszcze 40-latka nie zobaczymy na parkietach, natomiast no wiadomo, Dirk Nowicki jak będzie tylko zdolny do gry, to zapewni drużynie dobrą skuteczność rzutów za 3 punkty, będzie dorzucał sporo oczek co spotkanie, no i tą swoją inteligencją, sprytem będzie wciąż w jakiś sposób przydatny, chociaż w coraz mniejszym stopniu oczywiście. Dalej mamy Doriana Finneya-Smitha, specjalista od obrony, który zdecydowanie musi poprawić swój rzut za 3 punkty, bo to było niecałe 30% w poprzednich rozgrywkach. No i Finney Smith tutaj może się przydać jako gość dobrze ścinający, tylko pytanie, czy DeAndre Jordan będzie na tyle dobrym podającym z pozycji centra, żeby na przykład uciekającego za plecy Finneya Smitha trafić piłką w ręce.
Po Finneyu Smithie mamy Dwighta Powella, który może grać jako skrzydłowy, ale też jako niski center. Powell będzie się bardzo przydawał w grze pick and roll, bo on bardzo dobrze roluje do kosza, potrafi też skończyć alley-oop wsadem, więc tu będzie zdecydowanie przydatny. Oczywiście nie wiem, czy oglądaliście spotkania przedsezonowe z Philadelphia 76ers, gdy momentami Powell był ustawiony na piątce i próbował kryć Joela Embiida. No trochę to wyglądało śmiesznie dla Philadelphia, trochę strasznie dla Dallas, bo w defensywie po prostu Powell nie istniał. No i numer 6 to jest debiutant też w NBA, Australijczyk Ryan Barkow, który ma za sobą dosyć solidną karierę w Europie. W ostatnim sezonie trafiał ponad 50% trójek, więc to może być taka próba znalezienia własnego Joe Ingelsa przez Dallas Mavericks. Jeśli chodzi o ocenę, to całej tej grupie przyznaję trójkę. I ostatni segment, czyli podkoszowi. Tutaj mamy trzech zawodników, być może czterech, jeśli liczy Dwighta Powella. No oczywiście numerem jeden jest podpisany w to lato jako wolny agent DeAndre Jordan, który wiadomo, czego można się po nim spodziewać. Walki na deskach, kończenia pick and rolli, kończenia alley-oopów, niezłej obrony i tyle. I za to wszystko Mavericks naprawdę słono płacą Jordanowi. No i teraz pytanie, jak szybko złapie on swoją wspólną więź jakąś z Doncicem, ze Smithem Juniorem, z Barreą, że będą go w stanie wykorzystywać w jak najbardziej optymalny sposób. Zanim do gry będzie Niemiec Maxi Kleber, który coraz lepiej rzuca za 3 punkty i w tym powinien sobie wywalczyć miejsce w piątce na rezerwie przed Salahem Mejrim. Z kolei Mejri, czyli Tunezyjczyk, dalej będzie takim energizerem z ławki, taką dodatkową energią, który będzie w stanie zapewnić dobrą grę pod koszem, efektowne wsady, efektowne bloki, będzie tym podrywał swoją drużynę do walki. Łącznie podkoszowych oceniam Dallas Mavericks na 3 z plusem, ze względu na to, że jest tam Jordan. Gdyby go nie było, no to byśmy mieli naprawdę kiepską sytuację. Jeśli chodzi o bilans ataku i obrony, no to tutaj Dallas w poprzednim sezonie mieli 23 atak, 18 obrony i grali w 27 tempie. Jak tak sobie jeszcze spróbowałem wyliczyć, jak to wyglądało chociażby z Dennisem Smithem Juniorem, to wyglądało to fatalnie, bo z nim na parkiecie zdobywali o 2 punkty mniej niż w całym sezonie, a tracili ponad 2,5 punktu więcej. No więc tu niestety Smith, mimo swoich statystyk, mimo swoich highlightów, niestety nie przekłada się to na dobro drużyny. Okej, to tyle jeśli chodzi o Dallas Mavericks. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnej zapowiedzi sezonu 18-19.